wyjście z Hanslu. Jak wyjście z najgorszego dungeona. Dobra, przeszliśmy odprawy. Oni mi chcieli zatrzymać za ten papier, co ukradłem. Jaki papier? Do dupy. A papier do dupy ukradłeś, spoko. Przeszliśmy odprawy, będziemy się kierować w stronę gate'a numer 22. Wylot mamy o 22:30, bramki zamykają 45 minut wcześniej. Wcześniej sobie weźmiemy tylko i wyłącznie, kupimy coś do picia, może coś do jedzenia i już będziemy czekać na wylot. Jej. Jest. Jesteśmy w odpowiedniej zonie. Numer 4. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Good evening, powinno się mówić? Tak? Ten tak. No, pytam się grzecznie, a ty odpowiesz chamsko. Były na sera. Lubię ser. Good night. Hola. Gracias. Gracias. Good evening. Good evening. ATF. Chyba nie będziesz musiał wydać 5 funtów na darmo na przejściówkę. Vuelo numer 8 con destino al aeropuerto internacional licenciado Benito Juárez de la Ciudad de México. Aquí de tierra en conexiones. Okay. Wszyscy się nagrywają. Stanąć tak, żeby jeszcze sobie nagrać. Przyzwyczaj się. Wiem, widziałem, ale jeszcze będę się zgadzał. Ach, jest James Bond. Gigant po dwóch orange juice'a. Czujesz to? Wakacje. O, ciepłe kraje, wreszcie Jezusie Rozrzeński. My robimy transfer z tego co wiem. Poland? Polako? Polish? Polish. SH? Pytam się, bo mi mózg wywiało w samolocie. Dzień 14.08. Oczywiście. Mujer, hombre. Dobra. Odprawa graniczna zrobiona, w sensie w Meksyku. Gdzie mnie dotykasz? Odprawa graniczna zrobiona. Pieczątka z wizą meksykańską podbita. Teraz będziemy czekać 6 godzin na samolot do Hawany, na Kubę. W międzyczasie trzeba znaleźć jakieś jedzonko i... Replay. Ktoś tu mi kradnie te sceny. Bota. Lecimy do Bogoty. Kontrol, który nie kontroluje.
konstruktora nie kontroluje. Insurance na życie. Co tam jeszcze było ciekawego? Nic. Wracając. Wizy nam nie oderwali, a powinni. Listos nie sprawdzili, a powinni. No super, nie? Nic nas nie sprawdzili, żadnych customów nie zrobili. Można było przerzucić wszystko przez X-Ray'a i nic nie zrobili, a idź pan idzie. Śmiesznie. Czyli technicznie jest zakaz drona, mógłbym lewo na drona wsadzić i przewieźć wszystko, co tylko chcę. Może. Zrobiliście deklarację, czy nie? Bo taka dobra deklaracja, że wszystko można wnieść. No tak nas przemacała teraz Rzesza. Ona ma rentgen w oczach. Moi ludzie drogie, tu macie wypłatę kasy z bankomatów na airporcie KDK i oni wypłacają was kart kredytowych oraz kart debetowych i tu możecie sobie po prostu bezpośrednio, nawet w całkiem okej kursie, wypłacić sobie tak zwane CUC, czyli te kasę dla turystów ze swojej karty, a na zewnątrz będziecie mieli opcję wypłacenia, przewalutowania kasy z papierkowych, więc nie bójcie się, kartę przyjmują. Nie musicie mieć przy sobie pieniędzy, warto je mieć mimo wszystko, bo jakby tu siadł prąd albo coś, to lepiej mieć przy sobie pieniądze zwykłe, papierkowe, niż samo plastik. Tak więc ja idę na zewnątrz, jeszcze znajomi wypłacą sobie resztę pieniędzy w kantorze i lecimy do centrum, do swojego mieszkania, o ile będziemy wiedzieć, gdzie jest. No i tak mniej więcej wygląda pierwszy poziom, chyba to jest do wylotów na Hawanie. Na Hawanie. Cisza, zaczynam się dzisiaj strasznie. Na Hawanie airport, czyli lotnisko. Sprzedają głównie alkohol, widzę. Alkohol wszędzie jest. O. Śmieszne samochodziki. Nie jest zbyt gorąco, szczerze. Ładę mają. Mają starego Plymouth'a. Mają autokar. Jest ciepło. Ryza jest. Spoko. Puerto numer 3. Widzę, że jak w większości takich krajów wszystko wygląda dość obskurnie. Tak więc tak, pierwsze problemy z hajsem. Moją kartę na szczęście przyjmują, używam karty kredytowej. Koledze nie przyjmuje, możemy to później rozwiązać, prawdopodobnie, że zadzwonimy do banku. W razie czego mamy ze sobą kasę zwykłą papierkową, tutaj wymieniają. Więc za parę chwil będziemy szukać jakiegoś transportu do centrum Hawany i szukać naszego hostelu. Ale to było na tyle. Pani z Airbnb. Co będzie, to będzie.